Thank you for your invitation in your conference with very actual aspects. Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w czytelny sposób wyjaśniła to szerokie zagadnienie. Jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzenia edukacji włączającej. Edukacja włączająca, inkluzyjna, która daje możliwość zdobywania edukacji, kształcenia dzieciom z niepełnosprawnością, dzieciom marginalizowanym czy wykluczonym zagrożeniem społecznym w szkołach masowych. Konferencja, jak to zwykle bywa, sprzyjała wymianie informacji i refleksji naukowej środowiska teoretyków, badaczy i praktyków edukacji. To wszystko w celu budowania szkolnej społeczności, która nie tylko akceptuje, ale i ceni odmienność. To, że jest to problem bardzo ważny, świadczy fakt, że w tejże konferencji międzynarodowej uczestniczą przedstawiciele kilku krajów, a mianowicie z Litwy, Ukrainy, z Łotwy, a także przedstawiciele z Uniwersytetu Macerato we Włoch. W drodze podsumowania, wszyscy uczniowie powinni się uczyć razem bez względu na ich różnice i trudności w nauce, co jest możliwe poprzez określenie indywidualnych potrzeb czy tempa pracy. Na ile teoria przełoży się w przyszłości na praktykę, najlepiej odpowie doświadczenie.